Witajcie we vlogmasie. Sól. No, i dodałaś. Dzień dobry, witajcie we vlogmasie. Jak bardzo miło i dziwnie to się mówi. No nie, tata. Nie jestem tutaj sama. Tu jest mój pomocnik, elf, pomocnik Mikołaja. Mała elfka. Słuchajcie, vlogmas. To jest niesamowity czas na YouTubie. Wiemy o tym chyba wszyscy. Vlogmas to ogólnie po prostu filmy, które dodajemy w grudniu. Jego najpopularniejszą formą jest dodawanie codziennie filmów od 1 do 24 grudnia. Ale to nie będzie nasz przypadek. Tak jak słyszycie. Moja menadżerka mówi, nie da się tak. Chyba, że mama by nie spała cały miesiąc. Nie? Tak. No więc chciałabym chociaż dwa filmy w tygodniu dodawać, to będzie i tak częściej niż co normalnie, a jeden film i tak jest dla mnie czasochłonny, oczywiście ja to kocham, naprawdę sprawia mi to radość, ale czasu mamy wszyscy tyle samo i ja czuję, że poświęcam na niego idealnie dużo czasu codziennie, tutaj sobie nagrać, tutaj sobie poskładać, tutaj sobie coś dodać, edytować, eksportować, dodać na YouTube'a. To zajmuje trochę czasu i tak sobie myślę, że mam nadzieję, jeżeli znowu nas żadna choroba nie rozłoży, to dwa filmy w tygodniu może mi się udać zrobić. Także to jest mój plan. Wiemy, jak bywa z planowaniem. Różnie, tak? Różnie bywa z planowaniem. Ale no, mam nadzieję, że się uda. No o to chodzi. Także witajcie, witam was w grudniu. Jak się czujecie? Czy się już cieszycie? Czy już idziecie kupować choinkę? My kupimy choinkę niedługo. Tak. No więc to moje pierwsze wejście. Witajcie. Więcej o vlogmasie za chwilę. To ma być po prostu miejsce pełne komfortu, radości, spokoju, przygotowań do świąt, ale w bardzo, bardzo powolny sposób. Proszę. Także bardzo chillowy, bardzo wyluzowany na swoich zasadach, bez żadnego spięcia, bez żadnego miliona zadań. Tak? A ty nie chcesz jeszcze tego jeść? No. Także mam nadzieję, że podoba wam się ten dziki wstęp. Prawdopodobnie tak będzie wyglądać reszta tych filmów, także zastanówcie się, czy dołączycie do naszego vlogmasa, czy nie. Nie no, oczywiście zapraszamy, no życie, nie? No, będzie też gotowanie w vlogmasie, także zapraszamy serdecznie. Szykujemy się do świąt. Jeśli ich nie obchodzicie, to po prostu niech to będzie dla was miesiąc zwolnienia, miesiąc luzu, refleksji może jakiejś, albo nie, co potrzebujecie. Niech ten grudzień będzie dla was tym, czego wam w tym roku brakowało. Także do zobaczenia potem. Witamy was, zaczynamy świątecznie, to zaczynamy świątecznie. Robimy piernik staropolski. Od 4 do 6 tygodni przed świętami. Trochę wyprostujemy to. Od 4 do 6 tygodni przed świętami robimy, tydzień przed świętami pieczemy, potem przekładamy powidłami, czy czym tam chcemy. No i dekorujemy na święta i mamy najwspanialszą rzecz na świecie. Co będziemy do tego potrzebować? Kostkę masła, cukier, ja biorę puder, bo szybciej się roztapia, sodę oczyszczoną, miód, przyprawy do piernika, 80 gram, mleko, mąkę i 3 jajka. Dokładne proporcje podam na dole. Ja robię z przepisu Asi Banaszewskiej. Pozdrawiam. Mama. Tak? Mama. Mleko, cukier, masło i miód. Tak? No, proszę masełko zmienić. Zwłaszcza pani to masełko. Tak, dobre? Ja bierze. Minus to, co wiedzą. Teraz masło, cukier, miód i mleko. Na patelnię mieszamy do rozpuszczenia. Dlatego ja właśnie robię cukrem pudrem. Ja
dałam ci radę, to jest to, bo tak długo nie musimy tego grać, a to się szybko rozpuści. Tak naprawdę, no, żal tego, tej temperatury, jak wiecie. Myślę, że nie będzie. Zadowolona, żyjesz maszyłko? Dobra, maszyłko. Ty będziesz jak syn z Joli skierowicz. Zrobiamy Wiolę i co, tak? Nie, też, nie? Dobra, teraz mieszamy. Ja to przesłuchaj, jak te mleka rozstawiają, to ja już robimy żu, jak się czuje. I już wyjście. Brawo. Mąka soda przyprawa i sól. Mąka soda przyprawa i sól. Tak, teraz przyprawa. Troszkę to dodasz, tak? Mam sobie. Super, jeszcze. Ale pachnie. Lepiej mama. Dzień dobry, witam was ponownie. Kolejne wejście, vlogmasowe. Nie widać niestety, zawiesiłam lampki. O, no, bardzo nie widać. Dobrze, to tło jednak jeszcze nie jest gotowe, ale powoli zaczynamy, dopiero początek. Chciałam powiedzieć, co u mnie. I zacznę od dziergania. I słuchajcie, w ciągu, nie wiem, z 4 dni zrobiłam nową weekend hat. Proszę, taka ładna. Z włóczki Sandesgarn. Proszę, wszyscy się mogą śmiać, nie wiem, gdzie mam banderola. Dobra, śmieję się sama z siebie, nie mogę znaleźć tej banderoli. Słuchajcie, zrobiłam ją z włóczki Sunday od Sandesgarn. Przymierzam ją, choć jest jeszcze nie wyprana. No, tak wygląda. I moi drodzy, no taka jest tutaj trochę wysoka i jeszcze nie jest prana, bo dosłownie dzisiaj ją skończyłam. Zobaczcie, zostało mi tyle z 2 motków. Tyle. I chciałam powiedzieć o tym dlatego, że zaczęłam zwężać dosłownie 0,5 cm przed tym, jak mówił o tym wzór. Więc obstałam, że idealnie by mi wyszło. Także 2 motki. I robiłam na drutach 3 mm podwójną nitką. I robiłam też tą czapkę dlatego, że chciałam porównać, jak w dotyku sprawdza się ten merino od Sandesgarn. Słyszałam dużo dobrego o nim i ono jest jakby trochę surowsze. Ono nie gryzie zupełnie, to nie jest ten styl. Nadal jest to merino, nadal jest miłe, nie tak miękkie jak drops na przykład. I nie wiem, czy to jest plus czy minus, bo na pewno dzięki temu jest bardziej zwarta ta włóczka. Ona jest jakby taka bardziej... nie wiem, jak to powiedzieć, prawdziwa. No tamta jest prawie jak plusz. Jest tak niesamowicie miękka, nie ma opcji, żeby gryzła, jakby nie ma opcji. 99% osób nie będzie gryzła. A ta jest taka jakby inaczej w ogóle spleciona, bardziej surowa, ale zupełnie nie w stronę wełna, surowa, norweska, żywa. Tylko, no nie wiem, jakaś taka mniej przerobiona. No na pewno ona też nie jest...
Tak więc zupełnie to nie jest ten styl drapania, no to nie jest to samo, ale jestem bardzo zadowolona, jestem ciekawa, co się stanie, jak wypierze się, wiem, że się podobno nie rozciąga, także mam nadzieję, że tak będzie. Także jestem mega zadowolona i jeszcze nie jestem pewna, czyja będzie ta czapka. Dajcie znać, czy Wam się podoba w ogóle ten kolor. Napiszę go w opisie. Mówiłam o nim w jakimś filmie, gdzie mówiłam o zakupach z międzydrutami. To jest ten kolor, ale podam go Wam jeszcze na dole albo napiszę tutaj. No i słuchajcie, wyprałam tą bonetkę. Szczęsną, nieszczęsną. Wyprałam ją. Delikatnie się rozciągnęła, ale bardzo delikatnie. Że nie sterczą już sznurki. I słuchajcie, to miał być rozmiar niemowlęcy. Próbka mi się zgadzała. I jest praktycznie dobry na moją półtoraroczną prawie córkę. Więc coś jest nie tak z tym wzorem, naprawdę praktycznie jest na nią idealna. Ale żeby zobaczyć i porównać, myślę, że wiem już, dla kogo będzie ta czapeczka, bo jednak nie może mieć takiego odsłoniętego czoła, denerwuje mnie to bez sensu. Komu jest ciepło z odsłoniętym czołem? W mróz jakiś. No i robię rozmiar 12-18 miesięcy z tej samej włóczki, na tych samych drutach. Po prostu chcę być pewna, że zrobię coś, co będzie dobre w rozmiarze dla niej. Robię z tego samego wzoru, chociaż nadal chcę kupić ten od Mysz Lubelska i też zrobię jeszcze od niej. Może z bardziej puchatej włóczki. I dajcie znać, jaką włóczkę Wy używacie dla dzieci, która jest jakby puchata, ale nie jest żadnym moherem. Mnie to gryzie, jestem pewna, że wiele dzieci też to będzie gryzło. Chciałabym coś, co będzie tak wyglądało puszkowo, ale co nie będzie gryzło na stówę. No nie ma puszkowego merino, jakiegoś takiego, no więc nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Chciałabym coś w takiej wersji, no ale nie moherowego, więc jeżeli znacie coś, albo coś może jakaś mieszanka, to dajcie znać. Żaden akryl nie wchodzi w grę, nic takiego. No, to czekam na Wasze komentarze. I to jest pierwszy update. No i słuchajcie, czytam Empuzjon i tak wolno mi idzie, a został mi ponad tydzień do spotkania klubu książki. Czy macie jakieś rady? Mogę nie spać i przeczytać tą książkę. Przykro mi jest, bo trochę się zagapiłam, w sensie zagapiłam, no po prostu, no, życie. Ale chciałabym ją przeczytać i nie mam pojęcia, kiedy to zrobię. Bardzo, bardzo, bardzo to priorytetyzuję w tym tygodniu, także chciałam powiedzieć, że nic więcej nie będę dziergać, ale prawdopodobnie to nie jest zgodne z prawdą. No, więc podoba mi się, chyba przeczytałam ją z niecałe 20%. Podoba mi się, fajnie jest napisana, wkręcam się w tą historię, super są opisy, super jest ten język. No więc mam wielką nadzieję ją dokończyć. Co jeszcze? Bardzo ekscytuje mnie ten grudzień i tak jak Wam w ostatnim filmie mówiłam, staram się być spokojna i delikatnie podchodzić do tego planowania i realizowania, żeby nie przegapić tego grudnia, jednocześnie realizując ten vlogmas. A więc staram się być uważna i bardzo wracać jakby do centrum, do tego, czy ja mam na coś siłę, czy ja mam ochotę, czy ja się muszę z czymś spieszyć, kiedy chciałabym coś zrobić. Dlatego mam wielką nadzieję, jeszcze jest kilka dni do grudnia. Ja to nagrywam szybciej, także niestety nie będziecie widzieć na żywo tego. Kilka vlogów myślę, że wrzucę takich, że to będzie, nie wiem, sprzed 2-3 dni. I tak jak mówiłam, nie chcę, żeby to było na łapu-capu, chcę, żeby to było miłe i komfortowe miejsce. Myślę, że będę tworzyła po prostu takie filmy tylko kiedy mi będzie miło i komfortowo, a nie kiedy będę czuła, że muszę, wiecie, lecieć, biegnąć, bo muszę dodać film, bo chcę coś zrobić. I mam pełno pomysłów, ale myślę, że zniweluję je do, no nie wiem, jeżeli ja do 24 zrobię 10 filmów, no to to jest jeden film na 2-3 dni, więc to i tak będzie dużo według mnie. No, to taki jest mój plan i marzenie, żeby trochę więcej się działo, bo jest Was coraz więcej tu i bardzo dziękuję każdemu z Was, kto mnie obserwuje, kto mnie subskrybuje, nie obserwuje. To nie jest Instagram. Ale a propos, na dole jest link do mojego Instagrama i jeżeli chcecie czuć ten vlogmas na żywo bardziej, być z nami w miarę codziennie, to zapraszam Was na dole na Instagramie. Na bieżąco raczej dodaję rzeczy, o których potem pewnie będę mówić we vlogach, ale tam z dnia na dzień na relacjach możecie zobaczyć, co u nas słychać, więc wszystkie nasze codziennostki miłe, które uda mi się uchwycić, tam będą, więc zapraszam Was na dole link. A poza tym mam nadzieję, że miło spędzimy razem ten grudzień. Słuchajcie, że to będzie fajny czas,
w którym się będziemy inspirować, ale też w którym będziemy razem odpoczywać. No nie nagram Was, jak odpoczywam, nie nagram Wam siebie, jak odpoczywam, ale mam nadzieję, że Wy przy tym filmie odpoczywacie, że robicie coś, na co macie ochotę, a jeżeli lubicie nic nie robić, to tylko odpalcie sobie ten film i go oglądajcie. A jeżeli właśnie leży jakaś sterta prania, która ogólnie Was wkurza, to polecam sobie włączyć taki filmik do jakiegoś takiego mniej przyjemnego obowiązku. Ja jak sprzątam, zazwyczaj też coś oglądam, jeśli sprzątam sama, a nie z dzidzią u boku, to sobie coś oglądam albo sobie słucham podcastów, no. Także, albo książek. Także to jest dla mnie zawsze jakiś taki dodatkowy relaks i czuję, że mam chwilę dla siebie, ale o, pranie złożone, nie? Nienawidzę tego. Czy ktoś jeszcze nie wymyślił maszyny, która z suszarki wyniesie do szuflad? Bo to jest najgorszy element prania. Kocham segregować, prać, wrzucać. Już nawet teraz nie rozwieszam, mam suszarkę, kocham. To jest najlepszy wynalazek świata. Kto wymyślił suszarkę bębnową? Muszę wygooglować jego nazwisko i powiedzieć mu dziękuję. Bo to jest geniusz. No, ale już niestety jak się wysuszą, to bardzo łatwo się tworzą hałdy prania, którego niestety jeszcze żadna maszyna nie potrafi złożyć i włożyć mi do szuflad i szaf i na wieszaki. Czy Wy też nad tym ubolewacie? No. A ja nie prasuję, także zapraszam do komentowania osoby, które nie mogą w to uwierzyć, łącznie z moją mamą. Znaczy nie, nie musisz komentować. Wiem, że oglądasz i tak skomentujesz. No, ale moja mama tak nie może w to uwierzyć. Więc taka ciekawostka. Może pracuję 5 razy w roku, a ubranka, nie wiem, chyba jedne, no do wyjścia ze szpitala dla mojej córki wyprasowałam chyba jeden zestaw, ale odkąd mam suszarkę i suszyłam te wszystkie rzeczy w suszarce bębnowej, w ogóle nie czułam potrzeby, że muszę to wyprasować. Bo według mnie te prasowanie to nie miało być po to, żeby te rzeczy były złożone i proste i gładkie, no bo przecież to są bodziaki dla niemowlaka, jakby one... Czy w ogóle mogą być pognieciony bodziaki, a nawet jak, to co z tego? A tylko chyba, żeby po prostu na pewno się pozbyć bakterii, zarazków, brudu, to chyba po to się prasuje, nie? Dla noworodków. No to ja jeden zestaw wyprasowałam. A reszta była w bębnowej suszarce wysuszona, to według mnie jest bardzo higieniczne i sterylne. No także taka historia o moim nieprasowaniu. Ostatnio ktoś pytał mnie, gdzie mam żelazko w domu, ktoś szukał. Miałam problem i nie wiem, czy właśnie znaleźliśmy je? Czy ktoś się znalazł? Czy ja potem znalazłam w szufladzie w łazience drugiej? Nie wiem, dziwna. No także pozdrawiam Was serdecznie z tego monologu o moim prasowaniu, a raczej jego braku. No, także jeżeli Wy też tego nie lubicie, włączcie sobie może mój film. I miłego składania / prasowania. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Słuchajcie, pozdrawiam Was ciepło, życzę nam wspaniałego grudnia, jestem bardzo podekscytowana, dajcie mi znać, co u Was, jakie plany na grudzień, czy prasujecie i co słychać. Pozdrawiam.